Kochaj mnie, mamo, kochaj mnie, tato, takim, jakim jestem. Obok mnie autorka tych słów, Małgosia Filipiak, która te słowa powiedziała w mojej czwartej części książki, Naturalnie dla zdrowia. Rozmawiałyśmy o zdrowiu, o miłości, o dzieciach. Małgosia jest psychoterapeutką, hipnoterapeutką i teraz zapragnęłam, aby Małgosia powiedziała do Was, tak od serca słów kilka. Małgosiu, czy prawdą jest, że dzieci i ryby głosu nie mają? Nieprawdą. Ojej, jak ja się cieszę, że ty powiedziałaś to tak prosto, nawet nie z serca, tak wiesz, tak ze środka. Nieprawdą. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Aga. Dziękuję bardzo, że mogę tu być i mogę to powiedzieć tak, żebyście to usłyszeli ode mnie, a nie tylko jako pisane słowa. Oczywiście, że nieprawda i moim zadaniem, moją pracą jest głoszenie tego wszem i wobec. A z czym, Małgosiu, dzieciaki do Ciebie przychodzą? Ja przyszłam do Ciebie ze swoim synem w niedzielę. Ty nas przyjąłeś w niedzielę i powiedziałaś, musimy się wyrobić szybko, bo jeszcze mam pacjentów, co oznacza, że pracujesz bardzo intensywnie, nie tylko dlatego, że chcesz pracować w niedzielę, tylko dlatego, że są takie potrzeby, takie są czasy, prawda? To prawda, takie są potrzeby, takie są czasy, ale też... Kiedy podejmuję się pracy z moimi pacjentami, to też od razu wiem, na co oni sobie mogą pozwolić czasowo. Jeżeli moja i ich decyzja jest taka, że pracujemy, to tak naprawdę zależy mi tak bardzo, żeby ten proces miał miejsce. Powiem wprost, no to moje życie jest moją pracą. Jakkolwiek to brzmi, ktoś może powiedzieć, a, że źle, dobrze, doesn't matter. To jest moja praca jest moim życiem. Dokładnie, to jest moja praca, to jest moja pasja, to jest też część mojej osobowości i tożsamości. Więc wracając jeszcze do Twojego pytania, tak, niedziela jest po prostu dla mnie kolejnym dniem tygodnia, ale to, z czym przychodzą młodzi ludzie, to tak naprawdę najczęściej z zepsutą więzią, z brakiem więzi ze swoimi rodzicami. I to ma bardzo różne nazwy, tak, i one... Nie jedzą, tną się, chorują bardzo często i wciąż na jakieś nowe choroby. Idą do swoich przyjaciół, znajomych i tam mają kłopoty i rodzice szukają w tym problemów, ale problem jest zawsze inny. Zawsze bardzo podstawowy i aż za prosty, dlatego myślę, że my go nie przyjmujemy, a to jest często brak więzi z osobami, które powinny być najważniejsze, czyli z rodzicami. Gdzie my rodzice popełniamy błędy? Myślę, że pierwszy i podstawowy to jest taki, że w pewnym momencie przestajemy się troszczyć, przestajemy być blisko, przestajemy pokazywać kierunek, bo spójrzcie Państwo, jak mamy małe dzieci, ile dajemy im uwagi, jak bardzo im towarzyszymy, pokazujemy świat i nagle przychodzi magiczny wiek 11 lat, zazwyczaj 10-11, coraz szybciej to się dzieje, gdzie nagle my się wycofujemy i mówimy, moje dziecko ma żyć w społeczeństwie, ono ma sobie poradzić, więc ja to dziecko tak zostawiam, no bo ono ma żyć z grupą, ja się usuwam trochę. No i wszystko fajnie, tylko to dziecko nie jest gotowe na to, żeby być z grupą, bo tak naprawdę młody, nieprzygotowany człowiek, który nie ma jeszcze swojej tożsamości, pewnej pewności siebie, idzie do drugich ludzi, swoich bliskich, znajomych, którzy tego też nie mają. I trochę tak ślepy nie może prowadzić kulawego i to mniej więcej w ten sposób wygląda. Czyli paradoks polega na tym, że żeby dziecko poszło i było niezależne, to najpierw musi być zależne i to jest okej, i to jest dobrze. Tylko my o tym zapominamy i proszę zobaczcie, jak dzisiaj to jest takie normalne, że no tak, ale to są znajomi, to są hormony, to tak powinno wyglądać. No właśnie nie wszystko można tym tłumaczyć. Bardzo często tych znajomych jest tak wielu i tego wychodzenia z domu jest tak dużo, ponieważ brakuje im więzi z najważniejszymi osobami w życiu. A pustka związana z brakiem więzi jest nie do zniesienia. Ją trzeba czymś zapełnić. Kimś ją zapełnić. Dlatego bardzo często to są niezwykle przypadkowi ludzie. I tacy znajomi, których byśmy nie chcieli koło naszych dzieci. Ale wiesz od razu, co mi się wyświetla? Szukam akceptacji. Szukam miłości. Tak, skoro nie dostaję jej tutaj, to tak bardzo boli, że ja muszę gdzieś pójść. I dlatego, proszę Państwa, mamy te różne, bardzo trudne związki. Dlatego kwestie sekt. Idziesz tam, gdzie ktoś przynajmniej sprawia wrażenie, że on wie, że on ogarnia, co się dzieje. I cię akceptuje. Akceptuje, tak, że on ci coś powie, że on ciebie zauważy, zobaczy twoje dobre strony. Zobaczcie, to wszystko powinno się odbyć w najbliższym polu rażenia, w naszym domu. Ale też w naszym domu dzieje się dużo różnych rzeczy. Zwróć uwagę, to nie jest rodzina z wyboru, to jest rodzina z rozdania, prawda? I kiedyś usłyszałam takie słowa, że
no jakby zdajmy sobie sprawę z tego, że osoby blisko nam spokrewnione nie muszą nam być bliskie. Jest to mocne, natomiast też wydaje mi się, że dobrze, żebyśmy to w sobie zintegrowali, bo to też rozwiązuje pewne rzeczy, że jak siadamy przy wigilijnym stole, chociaż jesteśmy już tam kawałek po świętach, to może jakby zaakceptujmy to, że nie wszystkich musimy kochać, no, bo to są ludzie z rozdania pewnego. No, czy my chcielibyśmy, gdybyśmy mieli sobie dobrać taki stół do obiadów niedzielnych, to byśmy tak ten stół skompletowali? Pewnie nie zawsze. Natomiast wrócę do Twoich słów, kochaj mnie mamo, kochaj mnie tato takim, jakim jestem. Bo mam wrażenie, że często jest też tak, że my, większość z nas próbuje na tą miłość zasłużyć. No świetnie to ujęłaś. Tak, bo u nas miłość nie jest za darmo. Tak, na nią się zasługuje. Za darmo, wiesz co jest, Małgosia, cierpienie. U nas za darmo jest w pakiecie, w tym kraju jest cierpienie. I to strach bez, i lęk. Bez limitów, nie? Myślę sobie, że to też pamiętam te słowa, kiedy przeprowadzałyśmy naszą rozmowę do Twojej książki, że my tak często kochamy ludzi za wyobrażenia o nich. Mhm. Za to, że patrzymy i mówimy do naszego dziecka, ty to masz taki potencjał. Wiecie, te słynne słowa, zdolny, ale leń. Albo stać się na więcej. Tak, boli mnie całe ciało. Tak. Mnie też i nawet jak już zaczynam o tym mówić, to widzę, że mówię wolniej i tak z takim napięciem, bo ja tak bardzo nie chcę, żeby ten świat tak wyglądał i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do czegoś, co powinno być takie pierwotne. Bo tak jak powiedziałaś, Aga, jak my siadamy już jako dorośli ludzie przy stole i sobie myślimy, że no okej, to jest taka rodzina, jaka jest, no nie wybierałam jej sobie, ale słuchaj, dzieciaki tego nie mają. One robią, one kleją z tych najbliższych, co tylko mogą. Tak, żeby to się jakoś tam powiodło. One tutaj na początku będą szukały miłości i akceptacji, zanim pójdą gdziekolwiek dalej. Jak się im tu nie uda? Chwilę temu rozmawiałam z Aidą Kosojan-Przybysz i ona powiedziała coś tak pięknego, że dziecko małe, jak się rodzi, ono nie wie, jak to jest nie kochać siebie. Ono nie wie, jak to jest. Nie ma pojęcia. Bo ono kocha siebie. Tak, ono... Dopóki dorosły tego nie popsuje. Tak, ono kocha siebie, ono jest odważne, ono jest bardzo kreatywne. A potem nagle, wiecie, dzieje się coś takiego, ja to nazywam takim psuciem barometru, że zobaczcie, nasze dzieci tak często nam pokazują, że na przykład są zmęczone albo nie mają na coś siły. A my mówimy, nie, masz siłę, wydaje ci się, wcale cię nie boli, jest wszystko w porządku. No i ten barometr zaczyna się stopniowo psuć, bo organizm wysyła takie sygnały, ale najbliższe ci osoby mówią, że nie, jest wszystko w porządku i masz po prostu zapierdalać dalej. I stać się na więcej, tylko one też słyszą to w szkole i to, z czym ja mam coraz większy problem jako mama nastolatka, to jest polski system edukacji. I jest to system edukacji, który się nie zmienił od wielu, wielu lat. Polski system edukacji. No właśnie, dokładnie to chciałam powiedzieć. I Małgosia, no, te same lektury, jakie myśmy przerabiały, te same szlaczki, te same liczby. Gdzie świat jest teraz? Gdzie był, kiedy myśmy siedziały w szkolnej ławce? Zmieniły się trochę oceny, bo była dwójka i piątka, teraz jest jedynka i szóstka. Tylko od samego początku jest tak, że ja mam dosyć. Ja odpalam portal Librus, co muszę robić i zdarza mi się to robić częściej niż pocztę służbową, to on mnie doprowadza do szału i podnosi moje ciśnienie zdecydowanie częściej niż poczta służbowa. Więc co takie dziecko ma w tym wszystkim? Jak ono ma dać radę? Jezu, jak ja się cieszę, że ty to mówisz. Że ty to mówisz na głos, jako właśnie mama. Mam dosyć. Małgosia, mam dosyć tego. Jak, ile tego? Ja sama się gubię po prostu. Ile jest tych obowiązków? I jeszcze masz sytuację taką, że wydaje ci się na logikę, no, że jest jakaś przedmioty może ważne, ważniejsze, jak słyszysz, że na jakichś egzaminach i w ogóle. Ale potem się okazuje, że przedmiot taki jak plastyka jest najważniejszy na świecie dla pani, która go wykłada. I ja rozumiem, w sensie rozumiem, że pani może tak myśleć. Tylko jak my mamy tych przedmiotów jako rodzice też z tymi dziećmi, bo jesteś mamą na przykład chłopca. Wiesz, jak skonstruowany jest mózg mężczyzny. Inaczej niż dziewczynki, kobiety. No jedno. On słyszy jeden sprawdzian, druga poprawka i jeszcze dwie prace do wykonania i on jest już przerażony, wiesz. Za dużo tego, za dużo. Aga, no tak jak mówisz, dla nas jest za dużo, co dopiero dla nich. I zobaczcie, myśmy powariowali. Przecież te nasze dzieciaki, one siedzą w szkole tyle, ile my zazwyczaj spędzamy czasu w pracy. To jest raz. Potem wracają z tej szkoły,
i one mają jeszcze siedzieć kolejne godziny nad tym samym materiałem, tudzież gonić kolejną poprawkę i sprawdzian, mimo że zobaczcie, kiedyś korepetycje były dla tych dzieciaków, które naprawdę nie dają rady. Dzisiaj? Większość. Praktycznie większość. Większość. Żeby po prostu być niedziela. Na bieżąco. Dzisiaj, Franek, korepetycje niedziela. Tak. Mimo, że my też jako rodzice poświęcamy im około 2-3 razy więcej niż kiedyś poświęcano uwagę nam. Biegałaś z kluczem, bo ja tak. Oczywiście. Nie pamiętam, że moja mama siedziała raz i tłumaczyłam tabliczkę, może jak nie mogłam pojąć. To był raz. Tak. I zobaczcie, jaki ten potwór jest nienasycony. Jest ciągle mało. Jest ciągle mało, jest ciągle niedostatecznie dobrze. I takie też sygnały dostają nasze dzieciaki, że ciągle możesz więcej i lepiej. A tak naprawdę bardzo często otaczają ich sfrustrowani dorośli. Franek mi powiedział, chodząc do państwowej szkoły, powiedział mi, mamo, większość nauczycieli moich w szkole nas nie lubi. Ja mówię, dziecko, dlaczego tak uważasz? Bo nie lubią swojej pracy. I to było bardzo ciekawe, bo te dzieciaki są spostrzegawcze, och, niesamowicie. One mówią, co czują, one mówią, co widzą. Wiesz, ja próbuję to wtedy tłumaczyć. Mówię, Franio, szkoła jest pewnego rodzaju też poligonem, taką szkołą życia. Zobacz, to niech to będzie dla ciebie przesłanie, abyś szedł w życiu po to, żeby robić to, co kochasz, a nie ulegać na przykład, że może jakaś inna praca, jakieś inne... Po prostu niech to będzie też dla ciebie lekcją. Natomiast one widzą wszystko, one widzą więcej niż my. One wszystko czują. Tak, jeszcze to nazwą i to tak bardzo wprost to nazwą. I to jest niestety dla bardzo wielu dorosłych nauczycieli nie do zniesienia. Dlatego jest tak wielka dysproporcja, dlatego tak jest to uciekanie. Zobaczcie nawet układ ławek, jak wygląda, tak? Że nawet pani ma wielkie biurko i jeszcze ma kosz przy sobie do śmietnik, tak? Dzieci muszą przejść całą klasę, że zobaczcie nawet tutaj taka prozaiczna rzecz, jak układ ławek, jak kto do czego ma dostęp, już pokazuje pewną dysproporcję też władzy, tak? Jakby wiadomo, że relacja jest i tak w jakiś sposób skośna, tak, bo tu mamy nauczyciela, tu mamy ucznia, ale ona jest skośna jeszcze bardziej, bo nauczyciel się musi zabarykadować, bo on się boi tych młodych ludzi, bo oni mówią bardzo niewygodne prawdy. Niestety, prawdy. Tak, wielu nauczycieli nienawidzi swojej pracy. Ja pamiętam nawet swoją nauczycielkę, jedną z, która pamiętam, że nie dostała się na medycynę, więc zaczęła być nauczycielem biologii. My bardzo czuliśmy jej frustrację życiową. I to, ile ona kładzie takiego wysiłku, ale takiego bardzo niezdrowego, żeby ktoś z nas był olimpijczykiem, bo to podbuduje jej ego. I właśnie myśmy to tak pięknie wyczuwali, tylko wtedy nikt się nie odezwał, a dzisiaj nasze dzieciaki się odezwą. Jak my mamy chronić swoje dzieci? Przed ocenianiem negatywnym w szkole. Wiesz co, zobacz jaki absurd. Chwilę temu nagrałam rozmowę z panią profesor Jośką Ochojską, która jest profesorem medycyny, która napisała książkę Więcej nadziei o raku, stresie i nowych szansach. I pani profesor pokazuje tam badania naukowe, które mówią o tym, jak negatywne ocenianie drugiego człowieka nie tylko skraca nasze telomery i odbiera nam drogę do długowieczności, ale osłabia nasz układ odpornościowy. Idziesz do szkoły, siadaj jedynka. Non-stop te dzieci małe, które jeszcze nie są odporne, już od małego, są poddawane ocenie. One się boją. Wiesz, Franek przyjdzie do domu i ja uważam, że 2 to jest super ocena. Ale obok dziewczynka dostając 4,5 płakała. Nie wiesz dlaczego. Być może pragnęła dostać więcej, a być może wróci do domu i zostanie po prostu oceniona, że stać ją na więcej było, czy jest. Więc ta ocena pojawia się od samego początku. Krytyka, ocena. Franek ostatnio mi powiedział, że po prostu on cały czas ma takie poczucie, że, no, że cały czas jest źle, bo cały czas są wymagania i cały czas on tych wymagań w szkole nie dopełnia, nie spełnia i tak dalej. Ci młodzi ludzie to komunikują. Jak my, jako rodzice, którzy pragną tego, żeby te dzieci nie chorowały, bo umówmy się, że choroby się rozpoczynają najpierw od emocji. Tak. Jedzenie to jest trzecie miejsce. Najpierw są emocje, radzenie sobie z emocjami w tak trudnych czasach. Jak my mamy chronić lub pomagać tym dzieciom, Małgosia? Pytam ciebie jako fachowca i osoby, do której te dzieciaki potem trafiają. Słuchajcie, to będzie brzmiało bardzo banalnie, to co powiem, ale wszystko, co brzmi banalnie i prosto, jest najtrudniejsze w zastosowaniu. Tak? Wiecie co, my najczęściej odmawiamy w ogóle dzieciom prawa do czucia tego, co czują.
czyli one przychodzą i mówią, że było i tak, i tak, i tak się czują, my mówimy, nie, 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 to wcale tak nie wygląda, to jest zupełnie inaczej. Czyli pierwsze mamy skreślenie tego, że my w ogóle na moment nie wchodzimy w świat ich odczuć, tylko od razu negujemy, że to absolutnie stajemy często po stronie nauczyciela, tak, albo też przesadnie czasami po stronie dziecka, co, gdzie obie formy są negatywne, jeżeli coś jest w tak dużym kontraście, ale... Pierwsza rzecz, którą bym podpowiedziała, to jest to, że przede wszystkim ty się naprawdę wsłuchaj, ty wysłuchaj tego dziecka, bo czasami to nie chodzi o złote rady nawet, tylko chodzi o to, że twój najbliższy człowiek, tak, rodzic, matka, ojciec, najbliższy dorosły jest w ogóle w stanie znieść to, co ty mu chcesz przekazać, że miałeś taki dzień, że tak się czułeś, że tak ciebie potraktowane i to jest dla ciebie jako dziecka bolesne. Jeżeli najbliższa osoba nie jest w stanie znieść tej prawdy, to od razu jest to dla ciebie sygnał, że coś jest z tobą nie tak. Tak, dlatego tak często jak ktoś przychodzi do terapeuty i jak widzi, że ta, fachowo mówiąc, ta osoba, ten specjalista jest w stanie skontenerować cały syf naszego życia, to znaczy, że okej, skoro on może, to może ja też potrafię. Czyli pierwsza rzecz jest taka, że ty nie negujesz tego, co twoje dziecko ci mówi, co widzi, jak on odbiera świat. Druga rzecz jest taka, że gdyby była odrobina czasu na to, żeby te emocje mogły przez moment się uspokoić, bo sami wiecie Państwo, rozmowa w emocjach z drugim człowiekiem, nieważne czy z dzieckiem, czy dorosłym, nie za wielki ma sens ze względu na to, że my tylko działamy na bazie gadziego mózgu, albo uciekamy, albo walczymy. Dlatego często rozmowy w emocjach, one do niczego nie prowadzą, nieważne jak bardzo chcemy coś wyjaśnić. Więc czasami dużo więcej da wysłuchanie, nie mówienie niczego, przytulenie, pobycie trochę razem i powrót do rozmowy. I teraz znowu. Co jest bardzo istotne, jeżeli już wchodzisz w ten świat swojego dziecka i naprawdę jesteś zainteresowany, żeby mu pomóc, to teraz pytanie, a jeżeli w szkole jest naprawdę bardzo źle, tak powiedzmy, bo mówimy dużo o szkole, to pytanie, czy moje dziecko może coś zrobić z tym na miejscu, czyli może jest tak, że ja daję mu jakieś sygnały, że ono ma być dobre ze wszystkiego. A nie mówię, kochanie, wybierz coś, bo się nie da wszystkiego. Życie to jest naprawdę sztuka wyboru i tych wyborów będzie coraz więcej w twoim życiu i w pewnym momencie to będzie dla ciebie bardzo trudne, bo będziesz utożsamiać wybór z porażką, a to nieprawda. Więc może możemy ograniczyć pewne rzeczy i wybrać. I słuchajcie, jak ja to często daję ulgę dzieciom, że rodzic mi powie, kochanie, ty nie musisz wszystkiego. Ty możesz wybrać sobie 3 przedmioty, aha, ty masz na maturze, nie wiem, ty masz na jakichś tam egzaminach do liceum i to jest okej, okay, cała reszta bylebyś ciągnęła. Słuchajcie, tu już nam odpada 50% problemów. Naprawdę. Jeżeli środowisko mimo wszystkiego jest i tak zbyt trudne, też chodzi mi o rówieśników, bo oni często są naprawdę, mówią wprost, ale mówią też wprost tak, że to jest okrutne też bardzo często. Teraz pytanie, jeżeli nic się z tym nie da zrobić, to może zmiana środowiska jednak byłaby dobra. I zobaczcie Państwo, teraz mamy ogromny, szczególnie popandemiczny wzrost takich alternatywnych szkół. Tak, mówię o szkole w chmurze, mówię o szkołach demokratycznych, waldorfskich, Montessori. Zobaczcie, mamy tego coraz więcej. Zmierzam do tego, że są alternatywy. Bo nie dajemy rady, Małgosiu. Nie dajemy rady, dochodzimy do ściany i nie dajemy rady. Tak. Więc... wyskakujemy z systemu. Tak. Więc szukamy innych rozwiązań, ale zmierzam do tego, proszę Państwa, są te rozwiązania. Są też inne rozwiązania, czasami się trzeba rozejrzeć. Faktycznie zobaczyć, że ej, może można zrobić coś inaczej, bo słuchajcie, każde dziecko ma inny system nerwowy, inną wrażliwość na bodźce. I to nie jest tak, że absolutnie dla każdego szkoła publiczna będzie wspaniałym miejscem. Nie zawsze i nie za wszelką cenę, tak? Więc my też musimy wiedzieć, z kim mamy do czynienia, bo zobaczcie Państwo, jest tyle tych podręczników, tyle specjalistycznych pomocy, jak wychowywać dziecko, jak je nagradzać, bla, bla, bla. Nie wiem, czy zauważyliście, jak one często są w ogóle w sprzeczności do siebie, że chwytasz za coś, to kompletnie nie działa, albo działa u koleżanki, a u ciebie już nie, bo my nie mamy pojęcia już intuicyjnie, co robić, ale zmierzam do tego, o czym powiedziałam na początku. Jeżeli masz prawdziwą więź ze swoim dzieckiem, to ty nie potrzebujesz poradników. To ty intuicyjnie wiesz, co masz ze swoim młodym człowiekiem, który jest częścią ciebie, robić. I słuchajcie, my naprawdę często możemy z tymi dzieciakami pogadać bardzo po partnersku, na zasadzie, słuchaj, kochanie, stoimy przed takim i takim problemem. Jak ty to widzisz? Na co masz siłę? Tak, co jest dla ciebie możliwe? I słuchajcie, dzieciaki nam bardzo często podpowiedzą takie rozwiązania, za które, uwaga, one też wezmą odpowiedzialność. Bo jeżeli coś tylko wychodzi od nas, to później bardzo łatwo przyjść, powiedzieć, wiesz co, mamo, to jednak nie działało, ty mi tak poradziłaś, to było złe i w ogóle... A my, jeżeli powiemy, słuchaj, ja cię zapraszam do tej rozmowy, bo to jest o twoim życiu, co my możemy zrobić, tak? To jest zupełnie inna bajka. I to ale czasami... zobacz, jak to Małgosia stoi w kontrze do dzieci, ryby głosu nie mają. Ha, tak. Bo ja rodzic wiem lepiej. Właśnie już w tych czasach, przy tak szybkim przeroście absolutnie wszystkiego, my już nie wiemy lepiej.
Nie wiemy i często mam takie poczucie, że te dzieciaki są dla nas wspaniałymi nie tylko nauczycielami, ale doradcami. Jak ja nie wiem, to pytam Franka. Tak. I nie mam tu na myśli tylko kwestii technicznych, internetowo, wiesz, komputerowych. Tylko jak ja nie wiem, to go pytam. Co ty sądzisz o tym? Tak, powiedziałaś bardzo ważną rzecz i ja myślę, że chciałabym się tu na sekundę zatrzymać. Aga, to jest tak ważne, żeby też nie przekroczyć pewnej granicy, bo słuchajcie, łatwo jest zrobić tak, że to dziecko będzie się czuło dla nas rodzicem. I tak jest niestety w bardzo wielu domach, jak mówimy o moich pacjentach chociażby, gdzie te role się odwracają. Ale tak naprawdę na maksa, bo rodzic jest tak przerażony światem obecnym, że dziecko ma wybierać absolutnie wszystko samo. Ma samo oceniać, co jest dobre, co złe, w którą stronę. Wiesz, to co ty mówisz, to jest właśnie dążenie do partnerstwa, ale to nie zmienia faktu, że to my mamy być jednak tym kompasem, nie? No tak, i umiejętnie stawiać granice. Tak, no, słowo klucz dzisiejszych czasów, nie? Umiejętnie stawiać granice. Ale zastanawiam się też, jak już jesteśmy przy dzieciach i w tym domu, jakie konsekwencje dla naszego zdrowia ma sytuacja taka, kiedy dziecko nie czuje się kochane i akceptowane w domu? To jest taka ogromna spirala tego, co się zaczyna dziać. Będzie to trochę brzmiało chaotycznie, ale postaram się, żeby to miało jakiś taki większy obraz dla Państwa. Na początku to dziecko walczy. Ono stara się uzyskać zaspokojenie swoich potrzeb tu, gdzie jest. Czyli bardzo często jedne dzieci pójdą w taką rolę, żeby się przypodobać, zrobią wszystko. Drugie z kolei ze względu na swój temperament, osobowość, będą działały zupełnie odwrotnie, czyli będą robiły wszystko, żeby ten rodzic zwrócił na nie uwagę, ale w sposób bardzo negatywny. Bo pamiętajcie Państwo, że jakakolwiek uwaga jest lepsza niż żadna. Tak? Więc sposób zaspokojenia tego u jednych będzie po dobroci, u drugich nie, ale chodzi o to samo. Tak? Więc najpierw jest walka o uwagę, walka o to, żeby spróbować być w kontakcie z tą najbliższą osobą. I teraz tak, jeżeli to nie działa, jeżeli mimo wszystko albo jestem niewidoczny, albo ta widoczność trwa przez chwilę, pamiętajmy, że dzieci bardzo bacznie obserwują, na ile te na przykład nasze zmiany są trwałe, tak, bo widzą, że matka czy ojciec byli na jakimś kursie i coś tam próbują, więc myślą, o ciekawe jak długo, nie? To jest bardzo często to słyszę od swoich młodych pacjentów. Później po tych nieudanych próbach bardzo często niestety dochodzimy do somatyzacji. Czyli zaczynają się problemy zdrowotne i wtedy jest bieganie i szał i bieganie po specjalistach, co się dzieje z moim dzieckiem, bo ciągle boli je głowa, bo ciągle boli je brzuch, bo nagle nie je, bo nagle nie ma ochoty na kontakty społeczne i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, znowu dziecko uzyskuje w bardzo dziwny sposób uwagę, a mianowicie zaczyna łapać, że jak coś mu się dzieje zdrowotnie, no to zauważ, większość rodziców wtedy coś robi jednak, nie? No bo to poważna sprawa, dziecko może być chore. No to dostaje uwagę w taki sposób, że biegamy po specjalistach. No fajnie, znowu, lepsze to niż nic. Tylko co się okazuje, że zazwyczaj żaden ze specjalistów nic nie wykrywa. I mówi tak, niestety trzeba odwiedzić psychologa, terapeutę, coś zrobić, bo ewidentnie coś się dzieje i to nie ma podłoża medycznego. I teraz tak, gro rodziców po takim komunikacie zagrzebie sprawę jeszcze głębiej, dlatego że my tak bardzo boimy się konfrontacji często, że pójdziemy do drugiego człowieka i nam powie, że popełniamy tak wiele błędów i ranimy przy tym najbliższe nam osoby, że my już intuicyjnie wiemy, że to będzie nie do zniesienia. Więc uwaga, nie robimy nic. Tak? Czyli dziecko, aha, ono sobie jakoś poradzi. No i tak, i radzi sobie, choruje, ma jakiś tam, powiedzmy, najbliższych znajomych, tam sobie ucieka, wszystko super, znika nam z oczu. Tak? Problem mamy rozwiązany, czytaj, mamy problem tak głęboko zakopany, jak to jest tylko możliwe. I on niestety nabrzmiewa. Druga opcja jest taka, że rodzic pomyśli, okej, jest poważnie i coś trzeba zrobić, bo jeżeli ja teraz tego nie zrobię, będzie tylko gorzej. I to jest prawda. I wtedy takie osoby trafiają do gabinetów ze swoimi dziećmi. Natomiast kluczowe jest to i chyba to jest najtrudniejsze w pracy z młodzieżą i z dziećmi, że tak naprawdę myślę, że 80-90% to chodzi o pracę z rodzicami, a nie z dziećmi. Nie, bo to jest trochę jest coś takiego, że a pójdziemy do pani, to tutaj pani coś zrobi, żeby było dobrze. No, pani nie zrobi, żeby było dobrze, bo panią widzisz raz w tygodniu przy dobrych wiatrach. To z tobą jest ileś tam godzin, to w szkole jest ileś tam godzin i to tutaj trzeba dokonać dużej pracy, ale my jako osoby dorosłe się tego boimy. Dlaczego? Dlatego, że przez chwilę podczas terapii rozpada się nasza tożsamość. My nie wiemy, kim jesteśmy, a to jest tak bolesne, że robimy wszystko, żeby tego uniknąć.
Mózg ucieka od tego, bo to będzie bolało? Tak, tak. Dlatego zauważ, Aga, że ludzie do terapeuty przychodzą, kiedy wypróbują absolutnie wszystkie środki. Tak, teraz to się zmienia, teraz to już wygląda trochę inaczej niż parę lat temu, ale zazwyczaj do gabinetu trafiają bardzo silni ludzie, którzy są już bardzo zmęczeni. A z czym najczęściej teraz obecnie trafiają? Bo mam wrażenie, Małgosia, że doszliśmy do ściany. Doszliśmy do ściany. I to nie jest kwestia tylko pandemii. Nie, nie, absolutnie. To jest kwestia skonfrontowania się po prostu z tym, gdzie jesteśmy, jak żyjemy, co nas boli. I takie mam poczucie, że jak czegoś wreszcie z tym nie zrobimy, to tabletka też tego nie załatwi. Bardzo dobrze to ujęłaś. Aga, jeżeli chcemy żyć w takiej szajbie, w takim tempie. Ojej, jak pięknie to określiłeś. Tak, w takich warunkach to Aga, to tak, to trzeba naprawdę używać wspomagania, bo to nie jest normalne. To życie, jakie jest teraz dla nas, dla naszych dzieciaków, to nie jest norma, to nie jest okej. Okay. Jest taka świetna książka, która się nazywa Patoposłuszeństwo. Najgorsze jest to, że my się na to godzimy. Że jest tak, jak jest, więc tak ma być i do tego trenujemy nasze dzieci. One też widzą, że my jesteśmy zmęczeni, ale nic z tym nie robimy. Dalej do tej roboty, nienawidzimy tej roboty, nic nie zmieniamy. No więc one żyją tak samo i generalnie jest jedna wielka beznadzieja. Więc przede wszystkim, drodzy rodzice, drodzy państwo, musicie się przyjrzeć temu, tak naprawdę, jakie jest wasze życie. Mogło się tak, tylko zaraz ktoś ci powie, dobrze, 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 droga pani, ale jest inflacja, ceny, wiadomo, poszybowały w górę, oszczędzamy na gazie, siedzimy w zimnie i co ja mam zrobić? Nie pracować na przykład? Nie, absolutnie nie. Dobrze to podjęłaś. Tylko, wiecie co, chodzi o jakąś taką prawdę. Opowiedzenie dzieciom, że słuchaj, wiesz co, może nie do końca u mnie też tak jest, jakbym chciał. I widzę, że u ciebie też jest ciężko, ale słuchaj, wiesz co, ja nad tym pracuję. Robię pewne rzeczy i też będę ciebie do tego zachęcać, że wiesz, nie godzę się na pewne sytuacje. Wiem, że teraz na przykład jest cięższy okres w moim życiu. Nie wiem, albo jak widzisz, popełniłem jakieś tam błędy. Tak, dlatego mówię o tym przyjrzeniu się sobie, bo żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi, młodszemu jeszcze często, stanąć w takiej wielkiej odsłonie, to naprawdę wymaga odwagi. Ale wiesz co, Małgosia, to też wymaga w ogóle zmiany, dlatego że zwróć uwagę, w jaki sposób my zostaliśmy wychowani. A już nie wspomnę o tym, my dziewczyny, kobiety, to już jest w ogóle, wiesz, nie odzywaj się, nie, wiesz, bądź grzeczna, bądź miła, nie mów brzydkich słów, no lepiej nie pokazuj, że się tam zdenerwujesz, gdzie nam do temperamentu Włoszki, no nawet jak urodzisz dziecko, to musisz być najwspanialsza, wiesz, jak najdłużej karmić piersią, po prostu rodzić naturalnie, bo nie daj Panie Boże, będziesz miała cesarkę, wiesz, i zaraz zostaniesz oceniona, że po prostu ci się w głowie przewróciło i tak dalej, wiesz, jakby... Od początku my się boimy tego, że jak popełnimy jakiś fałszywy krok i staniemy po swojej stronie i na przykład spróbujemy wyrazić swoją opinię, chociażby o tym, co czujemy, to a propos emocji, to już się boimy tego, że zostaniemy ocenione. Ależ oczywiście i to przekazujemy naszym dzieciom dalej, jeżeli sami sobie tego nie uświadomimy. Aga, masz rację. Ja uważam, że właśnie to, co ty robisz, tak, to chociażby nasze spotkanie, jedno z wielu, które masz, to właśnie chodzi o to, że my możemy być tą zmianą. I okej, to nie będzie jakiś tajfun, to się nie wydarzy, nie wiem, w jednym pokoleniu, tak? Ale my możemy pokazywać, że ej, coś tu można jednak z tym zrobić. Nie musimy się godzić, że to tak wszystko wygląda, tak? Że właśnie pewnych rzeczy nie musimy. I możemy o tym powiedzieć głośno. Ja jestem jako rodzic od tego, żeby ci powiedzieć, że wiesz co, nie, nie musisz. A tam, gdzie będziesz musieć, to ja ci to powiem. A co jeżeli na przykład mama mówi, nie musisz, a tata mówi, musisz? A, to już mamy inny temat. To już mamy taki temat, gdzie uwaga, bo to jest bardzo ważne, proszę państwa. Jeżeli mamy tak zwane konkurencyjne więzi, czyli właśnie matka mówi jedno, ojciec mówi drugie, to dziecko niestety, my tak biologicznie jesteśmy zaprogramowani, że uważa, że musi wybrać jedną. No i wtedy mamy te słynne walki, tak, że córeczka tatusia albo synek mamusi, czy tam odwrotnie, to już nie idźmy freudowsko, ale... Chodzi o to, że dziecko, zresztą my sami jako dorośli też często, zobaczcie, my nie możemy pogodzić rzeczy, które są tak zupełnie skrajnie różne, dlatego tak ważny jest wspólny front w wychowaniu, bo dziecko oczywiście z czasem pojmie, że mama jest trochę inna, ojciec jest trochę inny, ale jeżeli co do takich bardzo normalnych rzeczy typu, tak, czy ty możesz z czegoś korzystać, o której masz wracać, nie wiem, że trzymamy się jakichś tam konsekwencji, jeżeli są dwa skrajnie różne punkty widzenia u rodziców, to wierzcie mi, że dziecko wybierze jednego rodzica jako tego wiodącego.
No tylko widzisz, co w tej sytuacji robić, a co w sytuacji, kiedy to dziecko będzie się obawiało, że stanie po jednej stronie rodzica, że tak stanie po stronie jednego z rodziców, tak. Bo to będzie bliższe jemu sercu, bo to będzie czuł, bo dzieciom nawet często jest łatwiej wybierać niż dorosłemu, bo ten dorosły właśnie, a wypada, nie wypada, jakie będą tego konsekwencje, już po prostu strachy, nalachy i tak dalej, ale to dziecko gdzieś tam też nie, wydaje mi się, że nie chce stawać okoniem czy w kontrze do tego rodzica, szczególnie kiedy jeszcze nie jest dorosły. Oczywiście, że nie chce, dlatego tyle dzieciaków trafia w trakcie rozwodów rodziców, ponieważ często są wplątywani w zupełnie nie ich gry, tak? Zupełnie jakby w potrzeby, które nie są ich potrzebami, tylko potrzebami rodziców. I teraz znowu, dlatego Aga, przepraszam, bo ma być o dzieciach, ale nie może być o dzieciach, jeżeli nie będzie odwoływania do rodziców. Nie, to ma być o życiu. Właśnie. O życiu. Że wiesz, jeżeli ten dorosły nie ma pojęcia, co on robi, co się z nim dzieje, to właśnie gotuje takie piekło swojemu dziecku, które będzie zmuszone do tego, że będzie musiało wybierać. Ono nie musi wybierać. Tam powinien się znaleźć ktoś przytomny i powiedzieć, słuchaj, sytuacja jest trudna, jest tak i tak, ale właśnie ty nie musisz pewnych rzeczy robić. To jest na przykład między nami. To jest nasza kwestia, bo my się rozchodzimy. I tak dalej, i tak dalej. Już teraz nie wchodzi w przygotowania do rozwodu, ale musi się znaleźć ktoś przytomny w tym grajdole z dorosłych, kto będzie wiedział, co w sytuacji danej zrobić i jak nie obarczać dziecka czymś. Bo zawsze jeszcze raz, proszę Państwa, jeżeli dziecko ma do wyboru dwa skrajnie różne modele, to ono musi się zdecydować na jeden, bo nie jest w stanie dwóch kontr pomieścić. Jest jeszcze po prostu na to za małe. A z czym te dzieciaki obecnie mają największy problem? Trafiają zazwyczaj z zaburzeniami depresyjnymi, których powodem jest najczęściej to, co powiedziałam na początku, brak prawdziwej więzi z rodzicami. One się czują odszczepione, one się czują niewidzialne, one się czują zagubione, one próbują budować swój świat, a później, tak jak pewna ostatnio 15-latka, przychodzą i mówią mi bardzo wprost: uważam, że jest już za późno na odbudowanie naszej więzi. Słuchajcie, to są naprawdę słowa 15-latki. To nie jest książka, to nie jest mój wymysł. One doskonale nazywają i mówią, czego im brakuje, tylko one się czują po prostu niesłyszane. No bo nie mogą się czuć słyszane pomiędzy wejściem ze szkoły, przejściem przez kuchnię, udaniem się do swojego pokoju i usłyszeniu tylko pytania, jak było w szkole. Bo to jest najważniejsze. No nie mogą się czuć widziane wtedy. To my, jako rodzice, to my bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, jak te nasze relacje wyglądają. To nie powinno być nigdy dziecko. To nie tak, że ty do mnie nie zadzwoniłaś. Nie, nie, nie. To my najpierw uczymy dzieci, że się dba o tego, kogo się kocha. To jest takie hasło rodziców: jak ja nie zadzwonię, to ty nie zadzwonisz. No przepraszam, ktoś mnie musi nauczyć tego dzwonienia. Które najpierw. Wywołuje u mnie. No. Do dzisiaj sobie mam 44 lata. Jak słyszę u mojej mamy: jak ja nie zadzwonię, to ty nie zadzwonisz. Ja wiem, mama, ale znasz mój numer, to dzwoń. Dokładnie, dokładnie. Tak. Czy my zapominamy, Małgosia, że celem życia jest radość? Czy ten świat nam po prostu pomaga w tym, żeby zapomnieć o tym? Myślę, że on nam bardzo skutecznie pomaga i my się w tej poczekalni zwanej życiem bardzo pięknie urządzamy. Tak, nasze domy, to co mamy, ale to będzie jakby mocne, co powiem, ale wszyscy to Państwo wiecie, ale my wszyscy umrzemy. To się skończy. Te wszystkie rzeczy, które są dzisiaj ważne, one są tak naprawdę nieważne. Zazwyczaj w jakichkolwiek książkach, które mówią o tym, czego żałują osoby umierające, jest to, że niewystarczająco dużo spędzałem czasu z tymi, których kocham. Tylko pracowałem, tylko bawiłem się w jakieś konwenanse, tylko chciałem, żeby coś jakoś z zewnątrz wyglądało, a ja bym tak bardzo chciała, żebyśmy o tym pamiętali każdego dnia. Błaga, ja o tym codziennie myślę. Ja się naprawdę każdego dnia, nawet w te cholerne poranki, które są ostatnio trudne, ja się tak cieszę, że ja otworzyłam te oczy. I to, że ja wiem, że mnie tu nie będzie za jakiś czas, bardzo mi pomaga żyć chwilą teraźniejszą i pomaga mi przypominać moim pacjentom, co powinno być ważne. Oni powinni być ważni. To, co oni razem tworzą, powinno być ważne. Co czują. Tak. Czy oni żyją w zgodzie ze sobą. Zobacz, to jest chyba największy nasz problem, że my
bardzo często próbujemy zaspokoić czyjeś potrzeby, przecież wszystko jest ważne dookoła. Właśnie ta szkoła, to wszystko, co tam mama sobie życzy, co tam tata sobie życzy na początku, potem pracodawca co sobie życzy i w ogóle po prostu wszyscy dookoła, wiesz, już to hasło takie, wiesz, takie okrutne, ale jestem z małego miasta. Co ludzie powiedzą? Nie masz pojęcia, jak często to się pojawia tutaj? W tych czterech ścianach gabinetu. Cały czas. Ja czasem mam wrażenie, jakby naprawdę zmieniło się wszystko i nic. Jeżeli chodzi o takie przekazy, które my mamy w Warszawie, prawda? No tak, no przecież wiesz, ty z małego miasta, ja z małego miasta, nie przyjechałyśmy, to a tu się okazuje, że the same shit, different day, nie? Czyli cały czas. Cały czas. Wyświetlacz ekranu, co ludzie powiedzą. Tak, no jeżeli osoba dorosła, ten rodzic, on nie ma tego przerobionego w swojej głowie, że on ma coś takiego wdrukowane, to słuchajcie państwo, nie ma opcji, że my tego nie przekażemy własnym dzieciom. Pokryjomu, nawet nie używając tych słów. No dobrze, to może inaczej. A jakie to ma znaczenie, co ludzie powiedzą? Niech odpowie mi na to pytanie psychoterapeutka. Jakie to ma znaczenie? Tak. Jakie ma znaczenie? Może wiesz, ktoś słyszy nas, kto ma wkodowane to, a jak mówisz, że większość z nas ma, no to, tak. Może to będzie pomocne. Jakie to ma znaczenie, co ludzie powiedzą? Tak szukam, żeby odpowiedzieć tak dosadnie. Chyba posłużę się językiem mojej babci, która mówi, a gówno ci do tego. O, a moja babcia jeszcze mówiła? Srał to pies. Tak, tak, kocham je za to, naprawdę. Tak. A srał to pies. Tak. Ma ci zależeć na zdaniu osób, z którymi naprawdę się liczysz, które są dla ciebie ważne, które są ci drogie. Cała które reszta... kochasz, które ciebie kochają, tak. Bo ten, kto cię kocha, zawsze będzie pragnął dla ciebie jak najlepiej. Tak. On będzie widział twoje serce, twoje oczy. Oho, zobacz, nawet twoje psy się z nami zgadzają, a one krzyczą, srał to pies! Ale to było boskie. No, ale to było boskie, o matko. Więc proszę państwa, to co my chcemy, to kogo my kochamy, nie to co ktoś chce. Ja wiem, że to brzmi tak parapsychologia w tym momencie i super poradniki, ale to jest naprawdę, zobaczcie, to brzmi tak proste, jest tak trudne w zastosowaniu. Wiem, a zobacz, wiesz co jest najtrudniejsze? I to jest kolejne pytanie, które potrzebuję ci zadać, bo nie ma zdrowia bez kochania siebie. Powiedz, moja droga, jak pokochać siebie? Ja to pytanie zadaję wielu osobom, ale te odpowiedzi są ważne. Są bardzo różne też, nie? Tak. Każdy jak pokochać siebie? Wiesz co, ja chyba teraz chciałabym taką trochę prywatną podróż zrobić, jeżeli nie masz nic przeciwko i nie mówić o ogóle, nie mówić o pacjentach, tylko chyba powiedzieć o sobie. Wiecie państwo, pewnego dnia, kiedy do mnie dotarło, że, bo ja też, jak się pewnie domyślacie, zajmuję się tym wszystkim, bo no, parę rzeczy w życiu przeżyłam, tak, to chyba, myślę, że państwo się domyślacie, to nie jest tak, że sobie pomyślałam, że będę psychoterapeutą, bo to jest takie fajne, tylko to po prostu jakiś taki calling z serducha był. I przyszedł taki moment, że tak naprawdę stwierdziłam, po pierwsze, a to, co się już pojawiło, że dotarło do mnie, kiedy tak dużo chorowałam właśnie ze względu na stresy, na to, co powiedzą, jak powiedzą, że ciągle jest niewystarczająco dobrze, że ja sobie uświadomiłam naprawdę kruchość swojego życia. Więc to był punkt numer jeden. Później wypisałam sobie wszystkie rzeczy w życiu, które wydawały mi się, że będą końcem świata, a nigdy się nie stały. I zobaczyłam, że to są setki rzeczy. Spędziłam nad tym no, parę ładnych tygodni, żeby tak w pełni zobaczyć, wiecie, nie iluzje, tylko fakty, że ile rzeczy miało być końcem świata, które nigdy nim nie zostało. Później spojrzałam na swoje ciało, z którego wtedy byłam bardzo niezadowolona i pomyślałam, mój drogi przyjacielu, a ty ze mną byłeś w każdym tym momencie. Ja ciebie też tak krzywdziłam, no bo w rozsypce robimy różne rzeczy, z których nie jesteśmy dumni. I sobie pomyślałam, a ty to wszystko przetrwałeś i ze mną byłaś. Wiecie, i to był taki moment jakiegoś takiego głębokiego dotknięcia chyba własnego jestestwa i zrozumienia, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I poczułam wtedy, że ej, ja mam prawo tutaj być. Niezależnie od tego, co mam, czego nie mam, co mi mówią, ja mam prawo tutaj być tak jak każdy z nas. I że nie porównuje się przecież drzewa do krzewu, z jednego człowieka do drugiego też się nie powinno porównywać. Że ja mam prawo tu być, ale na własnych zasadach, czyli sobą. Sobą. I to jest najpiękniejsze. To sobą. To sobą. Wierna sobie. Pamiętam, jak rozmawiałam z Eweliną Stępnicką i ona powiedziała takie piękne słowo. Żeby stanąć za sobą. Żeby wreszcie stanąć za sobą. Tak. Uwielbiam, kiedy ona mówi o tym właśnie, że nie jesteśmy problemem do rozwiązania. Uwielbiam to.
Tylko cudem do odkrycia. Dokładnie. I wiecie, co jest jeszcze fajne, że to... Nie wiem, Aga, czy ty tak miałaś, ale kiedyś ja sobie wyobrażałam, że ja, wiesz, dotrę do pewnego momentu i wtedy już będę tak jakby wszystko wiedzieć, będę skończona. A nie ma takiej możliwości. Ale wiesz, marzyłam, jak byłam taka, wiesz, lost in space, jako tam nastolatka, że przyjdzie taki moment, że już absolutnie będę wszystko wiedziała, co miało mnie uchronić, wiecie, przed błędami, konsekwencjami. Tak naprawdę chodziło o takie złudne bezpieczeństwo. A teraz tak mi się podoba ta łamigłówka, dokładanie tych puzli. Wiecie, ta zabawa sobą. I ja ci powiem, że mam coś takiego, że są dwa hasła, które sprawiają mi radość, kiedy mówię. I tak dostrzegłam właśnie to teraz, na okoliczność 4-4 lat. Nie wiem, jak to, ktoś mnie o coś pyta. Nie wiem. Wiesz, jaką to daje ulgę? Bo tak w szkole, wszędzie są te oczekiwania i w ogóle ktoś cię pyta, wywołuje, to trzeba było się zaprezentować, że ja to wszystko wiem, bo jestem taka mądra, prawda? Bo przecież mama chciała, żebym była mądra, żebym miała fach w rękawie. No to jak ja już jestem wywołana do tablicy, no to... A ja mówię, nie wiem. Bo myślę sobie, jakie to byłoby smutne, gdybym wszystko wiedziała. No to już trzeba było się zabierać stąd, prawda? Już nie byłoby tej ciekawości świata, tej chęci i tak dalej. Nie wiem. A drugie hasło, które też... zrzuca mi ciężar z barków, a my na tych barkach dużo niesiemy, to jest, masz rację. Jakie to jest? Polecam, słuchajcie, a szczególnie mężczyznom. Nie chcę tutaj, wiesz, generalizować, ale jak oni z kolei rosną, jak mówisz, tak, masz rację, masz rację. Czyli to jest taka ulga, nie wchodzić, wiesz, jakby, tak ci, ależ masz rację. Bo wiesz, co ty zrozumiałaś, że nie chodzi o to w rozmowie, że musimy mieć ten sam punkt widzenia. Że moje jest mojsze, nie. Nie. Że po prostu, że to w ogóle nie o to chodzi. Że możemy powiedzieć, a dobra, siemano, no każdy ma inaczej i fajnie jest. Że ty już nic nie udowadniasz, wiesz? Poza tym, Małgosia, wiesz, jakie to jest cudowne, jak siadasz naprzeciwko drugiego człowieka i właśnie otwierasz te oczy i nawet jak nie jesteś w stanie tego powiedzieć na głos, ale w środku to serce mówi, ma rację. Jakie to jest świetne. Ona ma rację. Jakie to jest odkrycie. Albo nie wiem. Małgosia, nie wiem, powiedz mi. Nie wiem. No nie wiem, jak pokochać siebie i wiele osób nie wie, prawda? Jak zalewać siebie miłością? Czy to wszystko jest z powodu braków miłości? Że my tak bardzo tej miłości pragniemy, że my chorujemy bez tej miłości i tak dalej, i tak dalej. Bez miłości, Aga, nas nie ma. To jest jak na ta pocztówka tej małej dziewczynki przed lustrem. Jesteś miłością. Tak. Jesteś miłością. I tego z całego serca wszystkim naszym cudownym słuchaczom życzę. I żebyście byli świadomi tego, że bez względu na to, gdzie jesteście, czy właśnie wasi rodzice, tak jak mówiła Ewelina, dali wam tyle, ile mieli, to też pamiętajcie o tym, że jesteście miłością. Dziękuję za miłość. No, dziękuję. Za wszystkie spotkania. Dziękuję. Żebyśmy tak mogły, tylko mam to poczucie, że już pacjenci czekają. Tak, już. Poczekaj. Całujemy was wszystkich i pozdrawiamy i te 40 minut wam wysyłamy w świat. Z miłością. Z miłością właśnie. Pamiętajcie, że słuchajcie, strach, wylatujcie z planety strach i lęk na planetę miłość. To są dwie różne planety. Amen.